Policjanci zatrzymali 37-latka w wyniku długiej pracy operacyjnej. Kryminalni ustalili, że mężczyzna mógł mieć w swoim posiadaniu znaczne ilości narkotyków. Mając podejrzenie, że mężczyzna będzie próbował pozbyć się narkotyków w chwili zatrzymania, weszli siłowo do jego miejsca zamieszkania i faktycznie nie pomylili się, gdyż mężczyzna próbował spuścić metamfetaminę w zlewie. Policjanci w trakcie przeszukania miejsca zamieszkania tego mężczyzny ujawnili również pieniądze w kwocie ponad 130 tysięcy złotych, przedmioty mogące służyć do rozprowadzania narkotyków, a także biżuterię o łącznej wartości nie mniejszej niż 60 tysięcy złotych. Zabezpieczono ponad 1400 porcji metamfetaminy. Ustalono również, że mężczyzna przechowywał narkotyki w swoim domu w kuchni, a wokół bawiły się dzieci w wieku 4 i 10 lat. Inna grupa funkcjonariuszy zatrzymała 26-letnią kobietę, która jechała taksówką i miała przy sobie blisko 2000 porcji handlowych metamfetaminy. Była kompletnie zaskoczona, gdyż myślała, że wybierając tę formę transportu nigdy nie zostanie przez policjantów zatrzymana. Para usłyszała już prokuratorskie zarzuty. Mężczyźnie grozi kara od 2 do nawet 20 lat więzienia. Jego partnerka może za kratami spędzić nawet 12 lat.